Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku Ziół dla Zdrowia powiem Państwu, jak naturalnymi metodami sprawić, aby kości nie uległy złamaniom oraz jak te złamania szybciej wyleczyć, czyli jak przyspieszyć wzrost kostny. Złamania kostne zrastają się różnie szybko, bo na przykład złamanie kości nadgarstka, one zrastają się mniej więcej po 4-5 tygodniach, ale gdy złamiemy sobie szyjkę kości udowej, to mamy już niestety 2-3 miesiące zrastanie się takiej kości. Złamią się też kości trzony kręgu, mogą się złamać okolice kostki bocznej, wtedy to się wzrasta stosunkowo szybko. Już złamanie kości podudzia to wzrost niestety 2-3 miesięczny. Jak ten wzrost przyspieszyć? Jak sprawić, aby się nam kości nie łamały? Są zasadnicze sprawy, o których trzeba wiedzieć. Osoby, które są starsze, a te częściej mają złamania kostne, powinny zadbać o suplementację diety z użyciem witaminy D3 oraz witaminy K2. Pamiętać też należy, aby były to one, te witaminy z naturalnych źródeł. My używamy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza takiej witaminy D z lanoliny, czy naturalnego pochodzenia, oraz z bakterii nadto tą witaminę K2. To suplementacja tymi dwoma witaminami jest bardzo ważna, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy mamy małą ekspozycję na słońce. Drugim takim surowcem naturalnym, który należałoby używać do profilaktyki i do przyspieszenia wzrostu kostnego, zwłaszcza przy osteoporozie, są preparaty zawierające dużą dawkę krzemu, ale z naturalnych źródeł. My używamy odwaru z ziela skrzypu, rdestu, pokrzywy oraz owoców róży. Taką mieszankę ziołową zalecał zresztą profesor Aleksander Ożarowski, który prowadził badania nad tą mieszanką. Zresztą są też badania na zwierzętach pokazujące, iż zwiększenie podaży skrzypu przyspiesza wzrost kostny, dlatego że skrzyp jest w stanie stymulować włókna kolagenowe do wzrostu. A włókna kolagenowe stanowią osnowę kości. A poprawa funkcji włókien kolagenowych sprawdza się nie tylko w przypadku kości, bo na przykład panie, które mają skórę z cechami starzenia, po stosowaniu takiej mieszanki ziołowej ich kolagen w skórze ulega poprawie, a więc skóra wygląda młodziej. Więc na piękność też taką mieszankę można stosować. W celu regeneracji, przyspieszenia wzrostu kostnego używamy także takiej starodawnej substancji, która jest wydzielana, wydobywana z gór środkowej Azji. Nazywa się ono mumio, ta substancja. Taka czarna, mazista substancja. Oczywiście my ją mamy pod postacią oczyszczoną i możemy ją podawać doustnie. W badaniach uczonych podano, iż 200 mg mumio jest w stanie nawet o 2 tygodnie przyspieszyć wzrost kostny. I te badania były prowadzone na bardzo dużej grupie 2000 pacjentów. Tak więc naturalnie możemy poprawić wzrost kostny oraz ochronić nasz kościec przed złamaniem przy osteoporozie, używając witaminy D3 i K2, ale lepiej naturalnej, krzemu, stosując odwar ze skrzypu, rdestu i pokrzywy, odwar, czyli 20 do pół godziny trzeba gotować, 20 minut do pół godziny trzeba gotować, oraz stosować należy mumio 200 mg, czyli na przykład 2 razy dziennie po jednej kapsułce. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.